Na dzień dobry. Tym razem o magnolii. Stoimy przed takim drzewkiem. Piękne liście. Ogromne. Dużo pąków kwiatowych. Ale nie zawsze tak jest. Powiem raczej o kilku błędach przy uprawie magnolii. Błędy zaczynają się już przy kupnie. Tak jak przy hortensiach ogrodowych, magnolie też kupujemy przeważnie wiosną. Przeważnie jak są rozwinięte, tak? Idziemy sobie ulicą. Idziemy sobie ulicą, kwitnie magnolia, czy kwitnie forsycja. No i szybko. Szybko do punktu ogrodniczego. Po magnolię przecież ja muszę mieć. Nawet jedna z pań się zdziwiła, że ta magnolia nie kwitnie całe lato, tylko że będzie kwitła tydzień albo dwa na wiosnę i to wszystko. No ale wtedy jest najbardziej popularna. I wtedy właśnie kupujemy. I to jest jeden z podstawowych błędów, jakie możemy popełnić. Bo magnolia ma bardzo wrażliwy system korzeniowy, bardzo grube te korzenie. Uprawiana jest, jak wszystkie roślinki, w doniczkach, po to, żeby było ją łatwo sprzedać. Przez cały sezon, nie tylko wtedy, co kwitnie. Ale załóżmy, że mamy tą magnolię, chęć na tą magnolię, wtedy właśnie kwitnie. No idziemy do szkółki, no i ona kwitnie. Wygląda wszystko ok, kwiatki są piękne, rozwinięte, listki zaczynają wypuszczać, jest super. Krzaczek, im ma więcej liści, tym bardziej ją chcemy kupić. No i co, sadzimy ją. I za dwa miesiące się okazuje, że te listki jednak nie wyszły. Magnolia przekwitła. Magnolia stoi z kilkoma małymi listkami i nic się więcej nie dzieje. Otóż muszę wam powiedzieć, że często tej magnolii, nawet w szkółkach, a już bardziej w punktach sprzedaży, te magnolie nie są dobrze, przyzwoicie zabezpieczone na zimę i mają po prostu przemarznięty system korzeniowy. Zżyją tylko z zapasów tego pnia i gałęzi, no i oczywiście z tej mokrości w tej doniczce, bo ona jest mocno podlewana, ale tamta wilgoć nie ucieka, nie ubywa jej, czyli jest jak kwiat w wazonie. Będzie jeszcze kwitła, będzie jeszcze miała parę listków, ale zanim wypuści nowe korzenie, może potrwać i 3 lata. Lepiej magnolię kupować już latem. Kiedy widzimy, że magnolia w tym pojemniku ma takie ładne przyrosty i ma takie piękne pąki kwiatowe, wtedy jesteśmy pewni, że system korzeniowy jest w porządku. Możemy też wyjąć z doniczki taką magnolię, jak jest oczywiście nie za wielka, i sprawdzić jeszcze, czy te korzenie są ładne, bialutkie. Jeżeli są czarne, miękkie, błoto, to po prostu takiej magnolii nie bierzemy. To jest jedna z podstawowych przyczyn, że magnolia nam nie rośnie. Druga przyczyna to gleba. Magnolia jest bardzo wrażliwa na zmiany wilgotności gleby, tak jak piwonia. Ma o wiele gleba za gwałtownie przeschnie, magnolia już pędów nie wypuści, takich ładnych, długich. Tu był kwiat, ona ma wypuścić takie ładne, długie pędy. Jeżeli tych pędów nie wypuści, tylko po kilka listków bez pędu, to po prostu tam nie będzie pąków kwiatowych na rok przyszły. I często do tej magnolii nie dodajemy nic, tylko sadzimy ją taką glebę, jaką mamy, nie myśląc o tym, żeby te właśnie braki były w jakiś sposób uzupełniane. Jeżeli piasek, możemy dodać gliny. Jeżeli glina, możemy dodać piasku, czyli żeby ta gleba była umiarkowanie wilgotna. Czyli taką glebę, kiedy ją poddajemy, to ma tam ta wilgoć trzymać tydzień albo dwa. Nie sam żółty piasek, że szybko gleba przeleci. Nie sam torf, bo on się napije tak wody, że 3 dni będzie miała za mokre, a potem będzie zupełnie sucho. Nie, do tej gleby, która jest, dodajemy w zależności od jej zwięzłości różne składniki. Jedne na związanie tej gleby i zatrzymywanie wody. W drugim przypadku, żeby ta woda z tej gliny lepiej odchodziła. Ale przeważnie sadzimy w takiej zwykłej peszystej ziemi, bo na takiej są budowane domy i działki. I wtedy dodajemy właśnie gliny. Na glinach znowu możemy dodać kory z rębków przekompostowanych, jakieś kory przekompostowane, żeby tam się nie zbierała woda, żeby magnolia nie stała w wodzie. Jak żeśmy ją dobrze posadzili, to już jest pewność, że ona będzie rosła. Stanowisko, słuchajcie, ta magnolia jest sama. Rośnie sama. To jest drzewo.
to powinno rosnąć same. Na pierwszym miejscu, na pierwszym planie, mimo że kwitnie tydzień, ale ona powinna być królową ogrodu. Nie znosi konkurencji, jak każda piękna kobieta. Idziemy teraz do takiej. Ta magnolia jest w tym samym wieku lub starsza, nawet od tej magnolii, przed którą byliśmy ostatnio. Kwitnie dopiero od 2 lat, bo dobrze się w końcu ukorzeniła tu pod spodem. Metr niżej jest glina, ale nigdy nie będzie taka jak tamta. Bo słuchajcie, pełno innych roślin. Obok niej jest świerk, jest cis, są byliny, jest czmielina, są irysy, jest mahonia. Magnolia nie lubi konkurencji. Ona musi być kwiatem dominującym, drzewem, solitarem, takim na pierwszym widoku. Ona się wstydzi tego towarzystwa. Ona ma piękne kwiaty, ona ma kwiat jeszcze bez liści, żeby je wybitnie pokazać. Do tego rosną tu jeszcze olbrzymie drzewa, klony, dęby. To szybko zabiera jej wilgoć i te przyrosty u niej długie lata były króciutkie i kwiatów było brak. No dopiero teraz, po kilkunastu latach, jak się dobrze ukorzeniła, gdzieś tam doszła do gliny, do wody, zaczyna rosnąć. Ale jej kondycja w porównaniu z tamtą jest o wiele mniejsza. Tu mamy magnolię Susan. Też drzewko, też w konkurencji z hortensjami, z piwoniami, floksami, lipomosikami. Jest jej tak źle tu, że jej przyrosty są króciutkie. Zobacz, Michalina, to są przyrosty z tego roku. Mimo to Susan i tak będzie kwitła, ale już nie możemy liczyć, że w drugiej połowie lata te liście będą cały czas takie piękne, zielone i duże. Jej po prostu brakuje wszystkiego, oprócz wody, składników pokarmowych, słońca, światła, przejrzystości przewiewu i grzyby o tej porze roku, mączniaki, inne grzyby. Łatwo atakują już te liście. Złe podłoże często, jak posadzicie, niewyrównane, to spoistość gleby, gleba szybko przesycha albo zalega na niej woda. No i magnolia po prostu choruje. Słaba roślina choruje. Magnolia mało wrażliwa jest na choroby czy szkodniki. Bardziej wrażliwa jest na złe podłoże lub złe stanowisko. Tu jest tego przykład. Zaraz pokażemy wam drugą magnolię Susan, która posadzona jest jako solitar i wygląda zupełnie inaczej. To magnolia Susan w tym samym wieku. O wiele, wiele wyższa. Kwiatki kwitnie ponownie, tak jak to ona lubi. Tu, z dołu, z boku, wszędzie. Zobaczcie, jakie przyrosty. Ona chce się krzewić, ona chce rosnąć. To pędy, które urosły od samej ziemi na metr. O ładnych, dużych liściach i mimo sierpnia ona jeszcze rośnie. Ona się stara, bo jest sama. Możemy taką magnolię prowadzić na jeden piej, na kilka pni, ale w porównaniu do tamtej jej wielkość, obfitość kwitnienia i kondycja jest bez porównania lepsze, jak tej posadzonej z innymi krzewami, z innymi drzewami. Także pamiętajmy, dobre podłoże, umiarkowanie zwięzłe, z dodatkiem gliny lub z dodatkiem próchnicy. Nie kwaśne podłoże, nie z worków. Można jako dodatek wykorzystać zwykła ziemia, którą mamy w ogródku. Ta, co potrzebuje zwięzłości, dodajemy gliny. Ta, co potrzebuje rozwiązłości, to dodajemy zrębek z drzew liściastych, kory przekompostowanej lub piasku, żeby ta gleba stała się bardziej przepuszczalna. Bo tak jak nie lubi nagłych zmian na suszę, to tak nie lubi też topić się w wodzie. Nawozy zwykłe. Może być jaramila, może być nawóz do hortensji, może być azofoska. Każdy nawóz toleruje. Kwasowość też jakąś wytrzymuje, ale nie musi być aż tak bardzo kwaśna. Także podstawą ładnej magnolii to jest dobre jej posadzenie. Często bywa także tak, że przysyłacie mi zdjęcia ogromnych magnolii 10 lat, 3 razy większe od tej, jeszcze nie miały ani kwiatku. Bo kupiliście odmianę, a właściwie bez odmiany magnolii. Nieraz bywa tak, ktoś rozmnoży z siewu albo jakąś taką odmianę,
która była rozmnażana w jakiś nietypowy sposób. I po prostu ta magnolia nie będzie kwitła. Będzie kwitła tak jak tulipanowiec rozmnażany z siewu. Po kilkunastu latach da pierwsze kwiatki, bo po prostu nie jest odmianą. Magnolia rozmnażana z sadzonek, z takiej magnolii, co kwitnie. Kwitnie już donicę jako metrowy krzaczek. Magnolia uprawiana z siewu będzie kwitła po 10-15 latach. I taka jest przyczyna. I na to też trzeba zwracać uwagę. Także ważne jest, żeby ona przy kupnie miała pąki kwiatowe. I pamiętamy, żeby jej nie kupować jak kwitnie, tylko dopiero później, jak rośnie. Tak, no i teraz jesteśmy przy magnolii w Bydgoszczy. Tak posadzone też przy północnej ścianie budynku. Jednego i drugiego. Drugi wysunięty jeszcze bardziej na północ, że magnolia schowana od wiatru. Tak. Zobaczcie, liście piękne. Zdrowe. Duże, nawet bardzo duże. Pąki kwiatowe już zawiązane na rok następny. Tak, ziemia niespecjalna. Tu była ta kostka brukowa. Ściągnąłem ją. Tak, pod spodem był piasek, podsypki. Niczego nie likwidowałem. Dołożyłem trochę ziemi kompostowej. Tak z 10 cm. Odrobinę gliny. Tak i teraz raz na wiosnę. Nawóz wieloskładnikowy. Jaramila. I mamy co roku kwitnącą piękną magnolię. Tam dopiero, gdzie słońce wystaje wiosną, to troszeczkę kwiaty umarzają. Ale tu, w tym lekkim osłonięciu, w tym prawie cieniu, magnolia kwitnie co roku. Można powiedzieć, że większych strat w kwiatostanie nie ma. Chorób żadnych na tych liściach nie stwierdzam, czyli posadzona magnolia w dobrym stanowisku, w dobrym podłożu. Częściej podlana, nie narażona na nagłe zmiany wilgotności. Nie choruje i rośnie i kwitnie wspaniale. Tu druga z magnolii, no też już gigant. Zasłonięta trochę przez metasekwoje. Klony od południa. Pięknie też rośnie. Jeszcze ładniej kwitnie. Nawet zawiązuje sporo nasion. Ładnie to wygląda, jak te nasionka zaczynają wystawać. Posadzona w miejscu, gdzie kiedyś łączyły się dwie szklarnie. Czyli tu, gdzie jest masa próchnicy, bo leciało, spadało z tego szkła ziemia do tego. Ze szklarni, które były urodzajne, gruz, szkło, można powiedzieć, że wszystko. Jej tu nic nie przeszkadza. Rość, no wiadomo, rzadsza od strony cienia, przechyla się tu ku słońcu, ale klony trochę przytniemy i będzie ok. Nie ma tu żadnych czarnych plam, żółtych plam, ani innych objawów choroby, bo jest dobre podłoże, jeszcze lepsze stanowisko. Że to nie są drzewka, tak żeby posadzić w środku pola. To jest magnolia. To jest królowa drzewek. I takie miejsce potrzebuje. Potrzebuje ziemi. Żyznej, zatrzymującej. Nie w nadmiarze. Wodę, nawozu. I po prostu musi rosnąć na pierwszym planie i zadbana być szczególnie. Nie wśród krzewów, nie wśród drzew. Rośnie sobie tu z różami okrywowymi pod spodem. One kwitną później niż magnolia. Specjalnie je tu wsadziłem. No i nie w zupełnym cieniu, nie w zupełnym słońcu. Tak odrobinę jak księżniczka pod parasolem. Cała tajemnica uprawy magnolii.